Dzień dobry. Tytuł prezentacji został już powiedziany. Przejdę do sedna. Chciałbym podczas tej prezentacji opowiedzieć Państwu, czym jest bezpieczna technologia, czym jest bezpieczny system, co to są wiarygodne urządzenia, przyszłość, czyli telefony komórkowe, oraz porozmawiać o rozwiązaniach przyszłościowych, czy system ma być otwarty, czy zamknięty. Zacznijmy od przerażających informacji, ponieważ 90% kart dostępu w Polsce używanych do otwarcia naszych biur, fabryk i co najgorsze to tak zwanej infrastruktury krytycznej jest oparta o technologię 125 kHz. Co to jest? Technologia oparta jest o klucz zapisany na karcie bez żadnego szyfrowania. Jest to ciąg liczb, które bardzo łatwo można skopiować. Instrukcje tego znajdują się w internecie, zresztą moi poprzednicy z firmy NetApp pokazali, wspomnieli o tym. To pokazuje nam, że dostęp do naszych pomieszczeń, do naszego biura jest właściwie bardzo, bardzo łatwy. Technologie UID odczytują sam numer seryjny karty, i ta technologia nie jest niczym zaszyfrowana, zabezpieczona. Są to bardzo krótkie dane, które, tak jak powiedziałem wcześniej, możemy z łatwością skopiować. Co to jest bezpieczna technologia? Bezpieczna technologia na pewno musi być zaszyfrowana, przez co mamy utrudniony dostęp. Jak to zrobimy? Zakładamy klucze bezpieczeństwa. Nie jeden klucz, nie dwa, ale być może trzy. Utrudnimy dostęp do naszego bezpieczeństwa. Technologia MyFair Desfire to jest technologia, która daje nam możliwość bezpiecznego korzystania z systemu, gdzie mamy pewność, że urządzenia wzajemnie się uwierzytelniają. Klucze bezpieczeństwa uniemożliwiają klonowanie karty, a szyfrowanie, które tak naprawdę można porównać z tym, które używamy do płatności internetowej, powoduje, że technologia jest naprawdę bardzo bezpieczna. Nie będę wgłębiał się w strukturę tagu, ponieważ mamy tutaj wiele możliwości stworzenia kluczy. O tym jutro postaram się powiedzieć na warsztatach, kiedy pokażemy, w jaki sposób możemy te klucze przygotowywać. Mamy dwie zasady Desfire. Czytniki oraz populacja kart mają własny klucz, ale do tego drugą zasadą jest to, że każda karta może mieć swój własny klucz bezpieczeństwa. Teraz przejdziemy do z bezpieczeństwem systemu. Do tej pory stosowany bardzo popularny drugi standard, WIGANT, to jest komunikacja w jednym kierunku. Możemy komunikować się z czytnikiem, ale czytnik nie przekaże nam informacji zwrotnej, że ktoś próbuje go wyrwać ze ściany, że ktoś próbuje go sabotować. Czy jest na to lekarstwo? Tak. Powstał otwarty standard OSDP. OSDP zabezpieczy twój system, bo to jest standard, który został zaimplementowany przez producentów czytników oraz producentów kontroli dostępu. Szyfrowany transfer danych między czytnikiem a hostem, przenoszony przez przezroczysty tryb OSDP, to jest tylko protokół transmisji dwukierunkowej, co wspomniałem. Dzięki temu mamy teraz większe możliwości. Możemy do czytnika przesyłać informacje, czyli pojawia się nowy firmware, jesteśmy w stanie ten firmware wgrać automatycznie do czytnika. Nie wymaga, jak w poprzednich systemach, podejścia i ręcznego wgrania tego przez odpięcie czytnika od kontrolera dostępu i wgrania, czyli oszczędzamy czas. Możemy też przesyłać klucze bezpieczeństwa, które powinniśmy zmieniać. Co jakiś czas o kluczach bezpieczeństwa powiem w późniejszym terminie. Jaki powinien być ten idealny czytnik? Czytnik powinien być odporny na warunki pogodowe, na wysoką i niską temperaturę, ponieważ część czytników chroni bezpośrednie wejście na powietrze, a wiemy, że w naszym kraju potrafi być czasami minus 20, a czasami plus 40. Czytnik powinien być twardy, wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne. Powinien mieć trwałą klawiaturę, która po tym, jak będą na nią padać promienie słoneczne, cały czas zachowywała wyrazistość i nie można było, jakby powiedzieć,
doprowadzić do sytuacji, że po pewnym czasie ta klawiatura się wytrze i będziemy widzieć, które cyferki były najczęściej używane. Czytnik powinien mieć tamper optyczny. Jest to urządzenie, które nam powie, że ktoś próbuje ten czytnik oderwać od ściany, czyli próbuje dostać się do naszego systemu. Powinien być intuicyjny. Klawiatura powinna być intuicyjna, łatwa w obsłudze. Co najważniejsze, powinien ten czytnik mieć wsparcie producenta, ponieważ w tym czytniku możemy zaprogramować, w jakim kolejności zapalą się diody, jak długa ta dioda będzie paliła się na czytniku, z jakiej odległości ten czytnik zadziała. I co najważniejsze, czytnik powinien być wyprodukowany w Europie. Dlaczego? Mamy zagrożenie występujące na świecie i powinniśmy chronić bezpieczeństwo naszych danych. Przez to czytniki iDesco to fiński producent, tam zostały wymyślone, a produkowane są w zakładach w Polsce i na Litwie. To jest, powinniśmy być z tego dumni. Teraz pójdźmy trochę do przyszłości. Coraz częściej korzystamy z telefonów nie tylko do wykonywania połączeń telefonicznych oraz SMS-ów. W komórce trzymamy naszą kartę, płacimy nią. W aplikacji mObywatel mamy swój dowód osobisty. Chronimy tą komórkę swoją własną biometryką. Mamy swój kod PIN, rozpoznawanie twarzy, odcisk palca. Czemu by ten czytnik nie powinien stać się naszą kartą dostępu? Zawsze wychodząc z domu pamiętamy, kurczę, ta komórka, trzeba ją zabrać. Ta komórka jest łącznością. Z racji tego, że zainteresowanie rozwiązaniami mobilnymi rośnie, producent czytników wprowadził możliwość wykorzystania telefonu komórkowego jako kartę kontroli dostępu. Pamiętajmy o tym, że oprócz tego, że użyjemy komórki, najlepiej jak ona była zabezpieczona przez nasz dział IT, specjalnym oprogramowaniem, VPN-em, możemy cały czas korzystać z karty. Jeżeli są miejsca, gdzie używanie telefonów nie będzie wskazane, to cały czas zostaniemy przy tak zwanym standardowym uwierzytelnianiu kartą. Proszę, pamiętajmy, że ten transfer danych jest tak bezpieczny, jak przy płatnościach kartą, którą mamy w telefonie. Wysokie szyfrowanie. Mamy trzy poziomy bezpieczeństwa. Pierwszy poziom możemy tak skonfigurować nasz telefon, że w momencie, kiedy znajdziemy się w pobliżu czytnika, automatycznie zostaną otwarte drzwi. Możemy pójść na punkt drugi. W specjalnej aplikacji wybierzemy sobie, które drzwi możemy otworzyć. Każdy czytnik można opisać, na przykład pokój pierwszy, wejście drugie. To nie będzie tylko jakiś czytnik i możemy sobie te drzwi wybrać i możemy być poproszeni o podanie hasła dodatkowego. A następna, jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa to jest wykorzystanie biometryki naszego telefonu, właśnie rozpoznawania twarzy, kodu PIN lub odcisku palca. Skoro już omówiliśmy te główne problemy, czym jest ten system, jakie są bezpieczne, wiarygodne urządzenia, teraz czas powiedzieć parę słów o przyszłości. Decydując się na zamontowanie systemu kontroli dostępu, powinniśmy zadać pytanie, czy system powinien być otwarty, czy zamknięty. Otwarty standard, MIFARE DEST FIRE, to jest ciągłość, to jest różnorodność, to jest gotowość na rozwój tego, na przyszłość. Jeżeli wybierzemy standard otwarty, nie blokujemy się na jednego dostawcę. Co to znaczy? Jeżeli mamy tylko jednego producenta kontroli dostępu, który daje nam możliwość wyboru tylko jednego rodzaju czytników, nie mamy możliwości alternatywnego wsparcia. Przez to produkt, który mamy, staje się droższy. Nie ma po prostu konkurencji. Co daje nam otwarta technologia? Otwarta to jest wspólny standard, ponieważ czytniki oraz kontrola dostępu ma zaimplementowany standard OSDP, przez co mamy większą konkurencję, co przekłada się na niższe ceny. I mamy też, z racji tego, że protokół jest otwarty, możemy poprosić informatyków o dostosowanie tego produktu pod nasze wymaganie. Teraz najważniejsze. Musimy pamiętać o kluczach bezpieczeństwa. Co to jest te klucze bezpieczeństwa? To jest podstawowa zasada zabezpieczenia naszego systemu, żeby nikt niepowołany nie otwarł naszych drzwi. Kluczem z racji tego, że wspomniałem, klucze bezpieczeństwa działają w trybie MIFARE DEST FIRE, a MIFARE jest otwartą technologią, możemy sobie stworzyć bezpieczeństwo. Na czym polega bezpieczeństwo? Możemy samodzielnie zaprogramować każdy czytnik oraz karta. Ona może być
kluczem bezpieczeństwa. Jeżeli użytkownik końcowy stworzy sobie właśnie taki klucz bezpieczeństwa, może wtedy zlecić zaprogramowanie pozostałych rzeczy, ale klucz zawsze będzie w jego rękach. Klucz będzie, jak instalacja zostanie wykonana, użytkownik zleci swojemu działowi, na przykład IT, pójdzie, zaprogramuje czytniki i wtedy nikt nie będzie miał dostępu do technologii. Stosując te czytniki iDesco, możemy się w pełni tym cieszyć, ponieważ to jest totalnie otwarty system i daje nam bezpieczeństwo. Dlaczego? Bo klucz do bezpieczeństwa jest w Twoich rękach. Chciałem Państwu bardzo podziękować za prezentację i zaprosić na jutrzejsze warsztaty, na których pokażemy, że korzystanie z technologii mobilnej nie jest trudne. I wtedy postaram się też odpowiedzieć na wszystkie pytania. Bardzo dziękuję.